Bieg trzeci rocznicowy Odry Opole. Zaplanowaliśmy go na niedzielę 16 czerwca, ale zmian jest sporo. Do tej pory biegaliśmy po wyspie Bolko. Tym razem bieg odbędzie się w całości w parku na osiedlu Armii Krajowej, czy też popularnym ZWM-ie. Będziemy biegali nie wieczorem, tak jak do tej pory, a o godzinie 11, zaczynając dzień właśnie aktywnie i na sportowo. Bieg będzie miał charakter w 100% towarzyski, bardziej festynu, przyjemności, wspólnej zabawy niż wielkiego sportowego ścigania. W związku z czym niższa opłata startowa dla uczestników, bo ona wynosi symboliczne 19 zł i 45 groszy. Zapisy prowadzimy tak, żeby móc przygotować drobne upominki, pakiety startowe dla tych, którzy wezmą udział w tej inicjatywie. Ale co najważniejsze, nie prowadzimy pomiaru czasu, nie będzie kwalifikacji, bo uważamy, że nie ma sensu porównywać najmłodszych dzieciaków, które będą chciały biegać, gdzieś tam w kwalifikacji z osobami już doświadczonymi, zaangażowanymi w to bieganie. Przewidujemy limit 300 uczestników. Oczywiście jeśli ten limit zostanie wyczerpany bardzo szybko, to będziemy starali się o jego powiększenie, natomiast te 300 to jest taka pewna liczba, której się możemy trzymać. Przygotowaliśmy w tym roku coś wyjątkowego. Jak wiemy, wkrótce klub, zawodnicy, kibice przeniosą się do nowego domu, na nowy stadion. Dlatego chcemy jako miasto, aby przy ulicy Oleskiej, niedaleko stadionu, pojawił się mural, którego projekt powstał we współpracy z klubem Odra Opole i Stowarzyszeniem Kibiców. Autorem projektu muralu jest pan Maciej Święty, artysta, grafik, który również w przeszłości współpracował z klubem Odra Opole S.A. Otwarcie tego muralu, który będzie przedstawiał m.in. legendy Odry, piłkarzy, kibiców i oczywiście stadion przy Oleskiej również znajdzie się na tym projekcie. Otwarcie tego muralu jest planowane 16 o godzinie 14 przy ulicy Oleskiej 86. Wszystkich kibiców, sympatyków Odry Opole, mieszkańców Opola zapraszamy. W dniu 79. urodzin naszego klubu tak się składa, że nasza reprezentacja narodowa grać będzie pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Mecz Polska-Holandia. My jako miasto na każdej, przy okazji każdej dużej imprezy piłkarskiej organizujemy w ostatnich latach strefę kibica i tak będzie również i w tym roku. Otwarcie muralu, jak pan Łukasz mówił, o godzinie 14, ono nie potrwa długo, a stamtąd są już tylko dwa kroki do tego, żeby przejść do Stegu Areny i kibicować, dopingować, cieszyć się z tego, patrzeć, oglądać, jak gra nasza reprezentacja w starciu z Holandią. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam na pierwszy mecz reprezentacji Polski do Stegu Areny, to jest tak jak wspominałem 16 czerwca, niedziela. Zapraszamy do Stegu Areny, wstęp będzie wolny, tam będzie darmowy, tam również wiele atrakcji związanych z piłką nożną. Dziękuję tu również klubowi, czyli Odrze, dziękuję Stowarzyszeniu Kibiców, bo to jest inicjatywa, tak jak pan Albert powiedział, trzech stron, także wspólnie w jednym kierunku sportowo-piłkarskim podążamy. Mecz Polska-Holandia w Stegu Arenie, natomiast kolejne mecze reprezentacji Polski, a więc mecz z Austrią 21 czerwca, drugi mecz z Austrią i trzeci mecz to już nie będzie w Stegu Arenie, ale na małym rynku, wzorem tego, co organizowaliśmy w roku 2021. Piękne czerwcowe wieczory i mały rynek i można siąść, napić się napoju i wspólnie kibicować, dopingować. Jeżeli Polska wyjdzie z grupy, będzie grała dalej, to będziemy oczywiście chcieli również pokazywać kolejne mecze reprezentacji Polski. A więc już teraz warto sobie rezerwować terminy i warto przeżywać te mecze po prostu wspólnie. Wielkie podziękowania w kierunku Stowarzyszenia Jedna Odra, które podjęło inicjatywę organizowania biegu ulicznego jako pierwszej imprezy, przypomnę, historycznej Odry Opole. W 1945 roku, tak i teraz, Stowarzyszenie Kibiców organizuje taką imprezę biegową dla rodzin, co jest fantastycznym momentem wspólnego spędzania wolnego czasu przez właśnie rodziny. Niekoniecznie już dziś sympatyków Odry, ale ludzi, którzy po prostu chcą spędzać aktywnie czas. Wielkie podziękowania w kierunku Urzędu Miasta za to, że ten ważny moment dla klubu, jakim są urodziny, będziemy mogli spędzić wspólnie poprzez odsłonięcie pierwszego historycznego muralu Odry Opole, zaprojektowanego przy udziale klubu, ale w taki sposób, że będzie on odzwierciedlać już tą bogatą historię klubu w jednym obrazie. Mam nadzieję, że zrobili na Państwu
wielkie wrażenie, warto być i przeżyć ten moment. A tak jak pan Łukasz powiedział, jest to rok ostatni funkcjonowania klubu przy ulicy Oleskiej 51, w związku z czym chcemy pozostawić po sobie ten historyczny element właśnie przy tej ulicy i mam nadzieję, że ten mural będzie takim elementem upamiętniającym Odrę Opole, która właśnie święciła największe triumfy do tej pory przy ulicy Oleskiej 51.